chcemy przekonać mieszkańców Opola, że warto postawić na drużynę Wiśniewskiego. Z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na to, że w odróżnieniu od innych partii, od partii politycznych, jesteśmy grupą osób, które działają społecznie, spontanicznie, włączają się w wiele inicjatyw, które kierowane są do mieszkańców Opola. Nie działamy wprost w partii i dzisiaj ze mną na konferencji prasowej są ludzie, którzy znani są właśnie z takiej aktywności. Miejsce tej konferencji też nie przypadkiem. Ulica Krakowska to ulica, która zyskała w ostatnich latach nowe oblicze i nie tylko takie nowe oblicze, jeżeli chodzi o wizualne, choćby zieleń, która się tu pojawiła, ale również o charakter tej ulicy, taki prospołeczny charakter, w której postawiliśmy na instytucje, które mają zachęcić mieszkańców do aktywności, mają wyciągnąć ich z domów, oddać im, mówiąc wprost, Opole. I te instytucje są na tej ulicy. Przypomnę, Centrum Dialogu Obywatelskiego, które wprost przede mną i za mną, za moimi plecami, Centrum Aktywizacji Społecznej, w której również mieści się Centrum Seniora. Centrum Seniora to inicjatywa, która bardzo dynamicznie się rozwija. Dzięki obecnej dzisiaj na konferencji pani Małgorzacie Jarosz-Basztabin, szefowej Centrum Seniora, ale też osobie, która jest aktywistką, działa w Radzie Dzielnicy na Malince. Wiele różnych inicjatyw, które można było obserwować, w których uczestniczyli mieszkańcy, mnie przekonuje do tego, że warto wspierać się takimi osobami, stawiać na nie i oddawać im jeszcze więcej możliwości działania, choćby w Radzie Miasta, po to, żeby i pomysły, i aktywność pani Małgosi wykorzystać. Zresztą nie tylko Centrum Aktywności, Centrum Aktywizacji Społecznej i Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale Rady Dzielnic. To jest taki pomysł, który od lat bardzo mocno rozwijamy w mieście. Przechodziły ewolucje, ale też są mocnym wsparciem i dzisiaj na naszym spotkaniu są osoby, które działają w tych radach i nie tylko. Pani Izabela Król, znana w Opolu weterynarz, ale nie tylko, członkini Rady Dzielnicy Półwieś, Bierkowice, to jest ta Rada Dzielnicy, w której również ja mieszkam. To nie znaczy, że to decyduje, tylko pokazuje obszar działania, bo osobiście mam przyjemność zderzać się, czy spotykać się z aktywnością pani Król, taką społeczną odpowiedzialnością za ludzi, których reprezentuje i też wiem o wielkim oparciu, jakie w dzielnicy ma dla swoich działań. Dlatego bardzo się cieszę, że dołączyła do komitetu, że chce zrobić jeszcze więcej, bo to bardzo duże wzmocnienie w całej naszej aktywności. Podobnie jak pani Aniela Czernecka, inna część Opola, mówiliśmy o Malince, mówiliśmy o Półwsi, Bierkowicach, Czesławicach, ale też za Odrze, to przedmieście odrzańskie, my je też tak nazywamy, nad Odrze, to jest ten obszar, w którym również sporo się dzieje, w którym ja osobiście to spotykałem się z mieszkańcami, widziałem aktywność pani Anieli, która robi bardzo dużo. I od dłuższego czasu. To nie jest tak, że to rozmawiamy dzisiaj, czy jesteśmy z osobami, które przypadkiem przed wyborami przypomniały sobie, że można w wyborach wystartować. Mówimy o ludziach, które są społecznikami z serca, z natury i takie są osoby, które dzisiaj ze mną są, podobnie jak pan Michał Panicz i podobnie jak pani Natalia Okos, która ma jeszcze jedną wielką zaletę. Rada Młodzieżowa, Młodzieżowa Rada Opola. Stamtąd panią Natalię, jej aktywność znacie państwo, ale chciałem jeszcze raz to przypomnieć, podkreślić, bo jest miejsce na listach dla młodych ludzi, na listach mojego komitetu. Nie przypadkiem to miejsce, dlatego że też chcę, żeby Opole i głos młodych ludzi się przebijał na forum Rady Miasta, ich problemy, ich wyzwania. To jest nieco inne pokolenie niż ja. Ja myślę o przedszkolach, o żłobkach, szkołach. Oni o szkołach myślą od troszeczkę innej strony, jako korzystający z oferty oświatowej i wiedzą, jak dużo tam trzeba jeszcze zrobić. Wiedzą też, jak działa choćby budżet obywatelski, szkolny budżet obywatelski, który zaproponowaliśmy. Więc pani Natalia, dzielnica Malinka i też bardzo mocny głos młodych ludzi, aktywność spora, również w wielu patriotycznych inicjatywach, które prowadziliśmy. Będzie pan Marek Kinder, który dzisiaj jest nieobecny, ale mieszkaniec Czarnowąsów, od lat też znany społecznik, przez chwilkę nawet radny miasta Opola. To ten czas, kiedy zmieniały się granice, pan Marek trafił do Rady Miasta Opola. Znany był już wtedy jako osoba, która inspirowała życie społeczne w dzielnicy Czarnowąsy, szczególnie to dotyczące strażaków ochotników, ale nie tylko. Zresztą wielokrotnie pojawiał się u mnie z różnymi inicjatywami, które mieliśmy wspólnie okazję realizować. Także tyle z mojej strony. Ja jeszcze raz chciałbym podsumować i zaapelować o wsparcie
o wsparcie tych osób i Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Wiśniewskiego. Tu są ludzie, którzy na co dzień żyją Opolem, którzy Opolu oddają swoje serce i którzy tą aktywnością swoją wielokrotnie dowodzili, że przede wszystkim są aktywni, żeby zrobić coś dla innych, a niekoniecznie przede wszystkim coś dla siebie. I to jest, myślę, ogromna zaleta i cieszę się, że taką grupę ludzi mam wokół siebie i że mnie wspierają w tych wyborach. Nasze miasto Opole jest miastem, które prężnie się rozwija, chociażby to ze względu na aspekt gospodarczego. Widzimy, ile firm sprowadza się do Opola, ale też mamy bardzo, jeżeli chodzi o Radę Dzielnic i dzielnice, rozrastają się pod względem nowych budynków. Jako radny chciałbym szczególną uwagę położyć i nacisk na parę aspektów. Przede wszystkim na infrastrukturę drogową związaną z dojazdami zarówno do starych osiedli, jak do i nowych osiedli. Bezpieczna droga dzieci do szkół. Tutaj nacisk na chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenia. Kolejny aspekt to kultura. Wzrastająca liczba mieszkańców to też pretekst i sposób, aby zaoferować im miejsca do wspólnych spotkań, integracji. W takich miejscach zarówno seniorzy, jak i osoby młode będą mogły się spotykać, integrować ze sobą i spędzać czas kreatywnie. Jestem rzeczywiście kojarzona z seniorami. To jest ta grupa społeczna, która jest najbliższa mojemu sercu, ale to nie oznacza, że nie prowadzimy wielu inicjatyw i projektów, które właśnie międzypokoleniowo rozwijają nasze miasto. Ważne są dla mnie też kobiety oraz osoby, które z różnych powodów stanowią mniejszość. Wszystkim chciałabym bardzo podziękować tutaj panu prezydentowi za tą szansę, za to, że chcę słyszeć ten głos młodych. Oczywiście ja będę bardziej właśnie przedstawiać tutaj to środowisko młodych wyborców, ponieważ to środowisko znam, aczkolwiek przez takie moje doświadczenie właśnie poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta, myślę, że mam doświadczenie w zakresie działania samorządu, także chciałabym być również głosem wszystkich mieszkańców, a nie tylko młodych. Ja korzystając z szansy, że mogę wystąpić w wyborach, chciałam wedle tego hasła kocham Opole. Chciałam zadbać o to Opole, przede wszystkim o jego zieleń, o to, żebyśmy dbali o drzewa już posadzone. Chciałabym utworzyć na małych podwórkach dla mieszkańców malutkie tak zwane ogródki kieszonkowe, malutkie parki, skwerki, gdzie ludzie będą mogli się spotykać. Będę kładła szczególny nacisk na to, aby wpłynąć na dobrostan zwierząt bezdomnych, wyremontowanie, zagospodarowanie obecnego schroniska, ewentualnie pomyślenie o tym, aby to schronisko rozbudować, a ewentualnie wybudować nowe.